Jareczek przyszedł, no siadaj sobie tutaj. Słuchajcie, przecież te wszystkie podwyżki to nie jest wina rządu. Mareczku, jak to tam było z tymi coś tam opłatami w Unii? Zapomniałam. No, Unia pobiera opłaty za emisję dwutlenku węgla. Ostatnio pobierali 6 euro za tonę. A teraz? No, teraz dochodzi do 30, ale pewnie będzie około 100. I mogą nam tak podnosić opłaty? Nie tylko nam, wszystkim. Jak nasz rząd nie protestuje, to podnoszą. Obiecywali, że o kopalnie zadbają. A tu co? Szczyty klimatyczne nam urządzają. Pod Unię swoją politykę prowadzą, a nie pod nas. Przecież węgiel jest naszym skarbem. Cała nasza gospodarka jest oparta na węglu. Ale przecież węgiel to jest coś najgorszego. To ma najgorsze skutki, katastrofalne i dla ludzi, i dla środowiska. Co, węgiel? Węgiel. Przecież ta cała emisja produktów spalania do atmosfery. Dziewczyno, zakładasz filtr na komin i nie masz nic w atmosferze. Sam dwutlenek węgla. No właśnie dwutlenek węgla jest najgorszy. Przecież on powoduje ocieplenie klimatu. Ocieplenie klimatu, no przestań, wiesz. Ale co w tym śmiesznego? A smog? O smogu nie słyszeliście? Co ty bredzisz? Naoglądasz się tych durnych programów w telewizji, łykasz te kłamstwa jak małpa kit i latasz tymi lewakami po tych różnych manifestacjach. Weź, przestań. Nie, ja przepraszam, ale nie będę tak rozmawiać. Nie no, Marta, zostań, nie daj se spokój. Ale przestań, on tak zawsze. Przesadziłeś. Nie musiałeś tak ostro. A, bo mnie znerwiła, wiesz no. Marta. Wychodzisz. Ja nie będę z nimi rozmawiać. To nie jest mój poziom. Ten wujek to jest w ogóle totalny beton. Oj, wujek jest narwany. No, jest. Ale swoje przeżył. No, swoje przeżył, ja to rozumiem. Ale jeżeli oni nawet nie wierzą w ocieplenie klimatu. Z tym klimatem. To jest tak, że temperatura zawsze falowała. Raz jest ocieplenie, raz jest ochłodzenie. Ale to nie od dwutlenku węgla. No ale zobacz, jak będzie go więcej, to chyba coś się stanie. Stanie się. Rośliny będą lepiej rosły. No proszę cię. No chyba coś jeszcze, nie? Tak. Jeszcze będą mniej podatne na suszę. Zapomniałam, że ty jesteś biologiem. Czemu nie oddzwoniłaś? Tego Jarka tam żal. Taki fajny chłop. Wykształcony. No ale co? Żony nie ma. Tam żony. Dziewczyny nawet nie ma. A jak ma znaleźć żonę, jak biega z pracy do pracy, żeby utrzymać chromatkę? Dwa praca ciągnąć to ciężko. Poświęcił się. No ale to nie przez matkę on dwie prace ciśnie. Przez podwyżki. No, takie mu opłaty za ogrzewanie zasunęli, że się mało nie skichał. Jak tak dalej będzie, to pewnie ten warsztat po ojcu sprzeda. Szkoda będzie. Tyle na... U nas w Stanach też był czas, że małe firmy upadały, a duże wyjeżdżały za granicę produkować. A teraz wszystko wraca, bo podatki obniżyli i w sklepach taniej. No widzisz, a u nas podatki w górę i ceny w górę. A jak będziesz chciał firmę za granicę przenieść, to jeszcze exit tax zapłacisz. No, tak to się w kraju ludzie nie zatrzyma. O, dzieciaki wróciły, chwała Bogu. Martunia, nie gniewaj się na starego durnia. No siadajcie tutaj, proszę bardzo, siadajcie dzieciaki. No. Nie gniewam się. Musiałam sobie po prostu kilka rzeczy przemyśleć.